Siema, siema, z tej strony Kaz, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Na początku chciałem poinformować, że jeszcze chwilę tu zostanę i pogadam do was, także jeżeli nie jesteście zainteresowani, to zostawiam przycisk do pominięcia do właściwej części filmu, a zainteresowanych oczywiście zapraszam do wysłuchania tego, co mam do przekazania. Po pierwsze, Gunrunning to naprawdę duży i rozbudowany dodatek, w związku z tym potrzebuję jeszcze trochę czasu na zebranie wszystkich informacji, które chciałbym zamieścić w filmie. Po drugie, zapraszam was na kanał Defa, który zajmuje się machinimą, m.in. z GTA San Andreas. Chłopak odwala kawał naprawdę świetnej roboty i miałem przyjemność wystąpić w jednym z odcinków jego seriali i właśnie na jego kanał wjechał film Making Of, który od kulis pokazuje to, jak mniej więcej powstają jego filmy i ile czasu i uwagi trzeba na to poświęcić. Zostawiam wam link w opisie do jego Making Of'a, także możecie zostawić jakąś ocenę i ciepły komentarz po obejrzeniu całego materiału. I na koniec, standardowo zapraszam was na gtasite.pl po więcej informacji ze świata GTA, a dzisiaj przygotowałem dla was materiał, w którym wykonujemy naszą pierwszą sprzedaż z wytwórni broni z naszego bunkra. Także zainteresowanych standardowo zapraszam i życzę miłego seansu. No dobra, już jestem gotów. Dobra, to mów kiedy. No, kiedy. Dobra. Jestem naprawdę ciekawy, jak to będzie wyglądało. Mi tu. Już sprzedajemy. Czuję ekscytację. Tak, owszem. Dobra, ciekawe, co to będzie? Co to... Głucho, ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie? No i co jest? To będzie? Insurgent. Sprzedawanie za mnie. Dwa? Trzy. Trzy są. Oj, no, jaki filtr jest nałożony. No jest. Ja filtra nie widzę żadnego. No, jak wsiądziesz, byś miał. A. A jest. To jest sygnał jeszcze jakiś. Dostać broń do punktu dostawy. To mówiłem, że musicie być blisko w konwoju, to nie widać was na mapie. Okej. Okay. Nie, to jest fajne. Ale to wolno jedzie. A Kasiu siedzi gdzieś? No ja prowadzę ostatni. Szkoda, że tej formacji nie ma, tak dla pewności. Poczekaj, Camillo, nie jest tak szybko. Właśnie, niech ktoś jedzie naprzód. No jedź. Ja chcę was widzieć, więc będę jechał z tyłu. O, niech Martin ustala ten. Globalny zagłuszacz sygnału. I my będziemy się strzelać jakoś, czy nie? Co? No tego nie wiem, ja pierwszy raz robię sprzedaż. Nie wydaje mi się, żeby... Dojedziemy, to zobaczymy. Tak jest. To jest 5 km, pomyśl... Ups. Dopóki nas nie widać, to nie powinni do nas nawet NPC strzelać. W jakim sensie dopóki nas nie widać? Że dopóki jesteśmy w konwoju, jest ten globalny zagłuszacz. Okej. Okay. Bo ja tam robiłem to sam właśnie i... Przypędźcie, nie zwalniajcie. Jak jedziecie szybciej, to przypędźcie. Ja tam do was, wiesz. To jedźmy w tym rządku. Dobra, to ja zamykam. Ale mu chodziło w rządku, że obok siebie ten kaz. To było... Aha, w rzędzie, nie w linii, dobra. My fault. Dobra, no i full. Ale to wolno jedzie. No jakoś tak wolniej niż standardowo, ale załóżmy, że mamy tak zapakowane bagażniki, że nie da się szybciej. Tak w ogóle to nie ma nic na tych, w tych bagażnikach chyba, czy jest? A jest, nie wiem. Jest przez szyby widać. Na pewno EMP nie ma. O. Oho. Czy ja jestem chyba poza tym? Poza konwojem? Nie, to ogólnie. W grupie siła, rozstańcie się. Co? A, wróć do konwoju, ano? O, teraz jest dobrze. No. Ej, fajnie. Tu wysyła dla helikopterów, zobacz sobie. Oddalcie się, widzisz? Poczekaj. Oddalcie się, aha. Dobra, no, już nie da rady tego naprawić. Helikopter. A nie. No, mówiłem, buzardy czy Valkyrie? Poczekaj chwilę, poczekaj chwilę. Buzardy. Oni i tak już widzą. Mhm. Dobra, lecimy. W sumie to mogliśmy wcześniej wziąć jakiegoś insurgenta pick-upa. No, no dobra jest. Budynek się wpieprzył. Ucieczka. O. Czyli już totalnie się rozpraszamy, tak? Jo. Okej. Okay. O, pociąg, a ja tutaj mam zjechać. Dobra, zjadę następny. Dobra. Nie doczytało mi tekstur, jechałem po powietrzu. Zatrzymałem się idealnie przed pociągiem. Ops.
Jak oni latają w ogóle? To ten jeden to się dymi już. My chyba mamy do tego doku, który ten, z Meriwether, tam gdzie była misja z Tampą dojechać. Mhm. No i pewnie tam dopiero się zacznie dziać cokolwiek, tak na dobrą sprawę. Oby. Nie, tam odkładamy insurgenty, odchodzimy i tyle. Ale to nudne będzie. No, szkoda. Tak jak każda dostawa, no. No, bez kitu. Nie ma nic. I to wszystko? No. Really? Chyba. No tyle na to czekaliśmy. Opuść teren. Tak. I teraz najtrudniejsza część, opuścić teren. Dobra, to biegniemy. Do sił w nogach. Najlepiej do tego patriota. Zapewne szkoda, cztery osoby. Wiesz? Zaczeka aż twój klub motocyklowy opuści teren. Czyli Kamilo został. Okay. Ten to zawsze się wlacza. A, bo też musiał wziąć. No ja myślałem, że tu będą jakieś wodotryski, jakieś wynalazki. I 32,5 koła dostałem. Ja też. No, tak samo.